Dzień dobry, ja Was dzisiaj witam z Lublina. Przyjechałam tutaj, bo tutaj podobno jest lepszy internet niż we Wrocławiu, więc nadaję z Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. I mam dzisiaj, proszę bardzo, tutaj jest bardzo technologiczny gadżet, ponieważ kiedy w mojej otwartej klasie zakładam koronę, to znaczy, że cofa się czas i ja kompletnie nie. Macham sobie taką różdżką i niestety tylko dzieci są w stanie mi pomóc. Więc nie tylko tablety i nie tylko komputery. Takie gadżety też pozwalają nam uruchomić na przykład wehikuł czasu. Ja już zdejmę tę koronę, żeby nie było, że się urządzę i pokażę Wam kolejny technologiczny gadżet. Wygląda tak. Wydaje dźwięk. Tak. I to jest gadżet, który mówi, że ja przez chwilę nie jestem żadnym nauczycielem, który ocenia. Jeżeli chcesz coś sprawdzić, czegoś nie jesteś pewien, podejdź, przyciśnij tygryska, powtórz słowo, a ja powtórzę po tobie bezbłędnie. Albo na przykład, powiedz jakieś zdanie, przetłumacz je, wciśnij tygryska, a ja je powtórzę po tobie bezbłędnie. To nie znaczy, że poprawiam twój błąd, to znaczy, że po prostu mówię jak jest, tygrysek ci mówi. Więc nie musisz się bać na przykład czytania, pisania, czy tego, że coś tam, jakieś słowo źle wymówisz. Bo jeżeli podejdziesz, wciśniesz tygryska, to po prostu usłyszysz nagranie. Tak jakby tygrysek ci powiedział, co to jest. Czy to są technologie? Oczywiście, że to są technologie. Dlaczego nie? Zobaczcie, z plastiku, no ktoś to wyprodukował. Jakaś technologia jest. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do mojej otwartej klasy. Ja mam w zasadzie takie dwa życiowe projekty. Pierwszy mówi o tym, że mogę sobie być kim chcę, bo jestem nauczycielem, albo odwrotnie, jestem nauczycielem, to mogę sobie być kim chcę. Mogę być księżniczką, mogę być Shrekiem, mogę być Fioną, mogę być kim tylko zechcę, ponieważ jestem nauczycielem i dlatego tak fajnie jest nim być. A drugi projekt powstał w zasadzie dopiero w tym roku i nazywa się Otwarta Klasa. To znaczy, że w mojej szkole moja sala jest otwarta nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. I jeżeli ktoś chce do mnie wpaść i zobaczyć, jak używam różnych nowoczesnych technologii, to wystarczy, że mnie uprzedzi i przyjdzie. Oczywiście wymagam trochę fantów, tak? Bo przydałby się nam jakiś klej, albo flamastry, albo coś tam. Więc jak ktoś do nas przychodzi, to zamiast cukierków przynosi nam coś, co nam się przyda, na przykład prowadzić nasze fajne zeszyciki. Powiem Wam dzisiaj o takich aplikacjach, które w mojej otwartej klasie lubię najbardziej. To nie znaczy, że używam ich codziennie, tak jak niecodziennie jestem księżniczką i niecodziennie piszę tygryskiem, ale używam ich wtedy, kiedy są mi do czegoś potrzebne, kiedy bez tego pewnych rzeczy nie potrafię osiągnąć. Tak jak bez tygryska czasami trudno jest zmusić dziecko do czytania, ponieważ boi się wymówić jakieś słowo, boi się zaryzykować. A kliknięcie, a naciśnięcie tego tygryska wyzwala w dziecku jakąś odwagę i taką zabawę, że ten strach przechodzi i przychodzi, mówi choćby nawet nie wiem z jakimi błędami, usłyszy ode mnie prawidłowo, powtórzy, naciśnie tygryska jeszcze raz, powtórzy. Tak samo jest z technologiami. Używam ich wtedy, kiedy potrzebuję ich w konkretnym celu. Zobaczcie. Oj, już jestem, tak? Używam ich w konkretnym celu. I teraz, na początek wybrałam taką aplikację, która mam nadzieję jest jeszcze mało znana. Nazywa się Wiser Me, albo Wiser Me. I ta aplikacja pozwala nam tworzyć takie magiczne karty pracy, które zarówno można wydrukować, ponieważ można wygenerować PDF, ale można też na przykład link do tych prac zamienić na kod QR i podarować dziecku do wklejenia w zeszycie. Bo podarować można pracę domową zadać albo ją podarować. Kiedy ja podarowuję pracę, to znaczy, że ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Zobaczcie. Kiedy utworzycie konto, aplikacja jest oczywiście darmowa do pewnego momentu. Są części, które są płatne i są części, które są darmowe, ale jest tych darmowych tyle, że jak najbardziej wystarczy to dla mnie, anglisty i dla każdego innego nauczyciela. W tej aplikacji po założeniu konta tworzymy od razu kartę pracy. Po lewej stronie widzicie różne tła do tych kart pracy.
Wybieramy sobie to, co nam się najbardziej podoba albo na obecną chwilę nam najbardziej pasuje. Następnie przechodzimy do tworzenia zadań. Możemy tworzyć różnego rodzaju zadania, bo to mogą być pytania otwarte, może być test wielokrotnego wyboru, test z lukami. Można na przykład też narysować obrazek, można nagrać wideo, wstawić link, wstawić tekst. No, tego jest mnóstwo. To, co jest na różowo, to jest to, co dopiero będzie w tej aplikacji. Tego jeszcze nie można wykorzystać. Tak wygląda tworzenie. Tak? Wybrałam sobie opcję pytanie otwarte i zadałam dziecku pytanie What's the weather like in the autumn? Może być jakiekolwiek inne pytanie w innym języku również. Może to być pytanie dotyczące konkretnego przedmiotu. Wybrałam sobie taki motyw, taki deszczowy, bo to takie jesienne mi się wydało, więc wybrałam sobie chmurkę, taki motyw deszczowy. Wybrałam sobie też ten kolor, bo tak ładnie pasował do tych kropeczek i wybrałam taką czcionkę, bo zobaczcie, możecie nawet wybrać taką czcionkę. O, dziękuję, że podrzucacie linki. Wybrałam sobie taką czcionkę, ale w tej akurat chciałam przetłumaczyć słowo nosić i to ci nam, mi takie nie wyszło, wiadomo, nie pasuje do tej czcionki. Można poszukać innej, ale w sumie co to przeszkadza, jak czasami coś tam tak wyjdzie. Kiedy utworzymy naszą kartę pracy, może ona być naprawdę bardzo, bardzo długa. To może być całe powtórzenie rozdziału, bo tych ćwiczeń interaktywnych jest mnóstwo. Można to wydrukować, jeśli dziecko nie ma dostępu do sieci, czy nie ma telefonu, czy tableta, a można to po prostu dać w formie linku lub kodu QR. I zobaczcie, kiedy zadajemy pracę domową, po angielsku assign, czyli ta zakładka tutaj u góry, oznacza zadaj, otrzymujemy dwie opcje. Możemy pobrać różne metody podlinkowania, czyli jeśli klikniemy tutaj link, to wtedy pojawi się nam link do tej karty pracy i możemy ją dać dzieciom. Możemy wybrać opcję, mamy tutaj napisane zaoszczędź swój czas, czyli nie musimy tego sprawdzać, to może być ćwiczenie na powtórzenie. Dziecko może je wykonywać sobie do oporu, aż zrobi wszystko dobrze. Zaraz pokażę, jak wygląda to. Czyli zakliknęłam sobie to, tak żeby dziecku się od razu wyświetlało, co zrobiło źle. Możemy też utworzyć klasę i dodać do niej uczniów. Ja tego nie robię, ponieważ ja uczę w szkole podstawowej i nie chciałabym w żaden sposób, żeby jakby naruszyć prawo, czy żeby dzieci się do czegokolwiek logowały, więc wykorzystuję tylko to, co nie wymaga jakby podawania ani jakichś loginów, imion, nazwisk, e-maili, nic z tych rzeczy. Natomiast jak macie starsze dzieci i za zgodą rodziców jak najbardziej możecie utworzyć klasę, a wtedy te karty pracy będą do Was spływać i będziecie widzieli, jakie dzieci popełniają błędy, co jest do poprawienia. Proszę bardzo, tak wygląda link do tej karty pracy. I teraz ja ten link wrzucam sobie do QR online, tworzę z tego kod QR i na przykład nalepiam na drzwiach sali. I mówię im, że dzisiaj mam dla Was prezent, pracę domową, ale prezent. I dzieciaki skanują sobie ten kod. Moje piąte klasy mają już praktycznie wszyscy telefony, w czwartej nie wszyscy, więc muszę uważać. Bawią się z tym przednio. Mogę też zadać konkretnym dzieciom, czyli napisać Ania, czy napisać jakieś ich ksywy i zadać każdej osobie oddzielnie tą pracę domową. I tutaj będzie taki dział, gdzie pojawią się e-maile dzieci i zobaczycie odpowiedzi. Jeżeli dzieciaki się będą logować konkretnie swoim mailem, a nie tylko po prostu robić kartę pracy z linku, to tutaj zobaczycie wszystkie odpowiedzi. Ja nie mogę ich wam pokazać, bo dzieci się logowały, te, które rodzice się wyrazili zgodę, logowały się imieniem i nazwiskiem, więc no, utworzyłam inne konto. Oprócz tego, że możecie tworzyć własne karty pracy, to my, angliści, mamy bardzo dużo gotowych kart pracy. Wystarczy je wyszukać
wyszukiwarce, tak? Możemy różnego rodzaju opcje filtrów przyjąć, jakieś słowa kluczowe i dostajemy różnego rodzaju karty pracy. Na początku, jak zaczęłam się uczyć tej aplikacji, to podglądałam sobie te karty pracy i patrzyłam, jak to robią inni nauczyciele, co wykorzystują najczęściej. Okay. I znów wróciliśmy do linku. To jest taka karta pracy, gdzie powtarzaliśmy sobie słówka związane z tym, co dzieci mają w piórniku, czyli klasa trzecia. Dzieci dostały link, wykonywały zadania i teraz zobaczcie, jak wygląda, kiedy dziecko nie wykona do końca zadania. Tak, dzieci dostały spis słówek i jest ich więcej, bo to jest tylko fragment tej karty pracy, ale zrobione zostało 4 na 7, czyli to jest taki feedback, które dziecko dostaje po zrobieniu tej karty pracy. Przy każdym zadaniu jest taka informacja, ile było dobrze, a ile było źle. Można oczywiście do tego zadania wrócić i zrobić je jeszcze raz. To jest właśnie moja klasa, nazywa się Robaczki i to jest też fikcyjna klasa, więc jak wpiszecie ten kod, to owszem, wpadniecie tutaj, no ale wiadomo, że nie mogę nikogo obcego wpuścić do klasy. Więc to jest takie dodatkowe konto moje. Mogę podać ten kod uczniom i wtedy logując się do aplikacji, podają po prostu tylko ten kod i wpadają zaraz do tej klasy. Kolejną aplikacją, spróbujcie sobie ten Wiser Me do każdego przedmiotu, rewelacyjna sprawa, bo i wydruki wyglądają bardzo pięknie, nawet sprawdzian można sobie wyprodukować właśnie w ten sposób. Nawet jeśli nie macie dostępu do tabletów, czy dzieci nie mają telefonów, zróbcie sobie taki fajny sprawdzian z kolorowymi obrazkami, z miejscami na wpis i tak dalej. Kolejną aplikacją, taką bardzo nietypową, myślę, do angielskiego czy do innych przedmiotów. W klasach 1-3 zapewne panie wymyślą coś do tego, ale ja wam pokażę, co wymyśliłam ja na potrzeby mojego przedmiotu. Ta aplikacja się nazywa JigsawPlanet.com i tworzy puzzle. Tworzy puzzle z obrazka, który załaduje do tej aplikacji. W związku z tym ja postanowiłam połączyć tą aplikację z inną. I wykorzystuję aplikację Pizap.com, w której można robić różnego rodzaju kolaże, różne przeróbki zdjęć. Ja wykorzystałam tutaj dwa tła. Tak na szybciutko robiłam to. Mamy tutaj dwa tła i chmurki, w które wpisałam słowa oznaczające pogodę. To może być też coś innego, tak? To mogą być jakieś polskie wyrazy z trudnościami ortograficznymi. To mogą być na przykład działania matematyczne. To może być tabliczka mnożenia. Co tam, który przedmiot sobie wymyśli. I wykonałam taki kolaż, po czym zachowałam, tutaj jest opcja save, zachowałam go po prostu na moim komputerze. Następnie wrzuciłam ten Pizap do Jigsaw Planet. Zobaczcie, tu jest opcja wybierz plik. Wybrałam plik z komputera, czyli ten obrazek właśnie z tymi wyrazami. Wrzuciłam tutaj. Następnie wybrałam sobie elementów 30 i taką trudność. Można oczywiście wybrać coś łatwiejszego. Do wyboru tego jest bardzo dużo. Dałam sobie tag weather i stworzyłam puzzle. Puzzle wygląda w ten sposób. To jest inna jeszcze wersja. Tak wygląda, rozłożona na części. I teraz znów link do tego zadania zamieniam na kod QR i dzieciaki szybciutko robią to na telefonie albo na tablecie, albo na tablicy interaktywnej w czasie interaktywnej, to reszta, no co, no będzie udawać, że się dobrze bawi? Nie, więc no jeżeli już robię coś na tablicy interaktywnej, to tak, żeby inni też mogli coś robić, więc jedno może robić na tablicy, drugie na telefonie, trzecie na tablecie, to robić w grupach. I tak układają sobie puzzle ze słów. Można wyobrazić sobie jeszcze trudniejsze zadanie, to jest tekst. Zadanie wykonane w 3 sekundy w czasie 5-minutowej przerwy. Zrobiłam zdjęcie tekstu z książki, następnie to zdjęcie wrzuciłam do Jigsaw Planet i zmieniłam na puzzle. Zrobiłam z tego kod QR, a że akurat mieliśmy tablety, bo mamy w klasie 6, to w grupach musieli szybko zeskanować ten kod i kto pierwszy ułoży ten tekst.
Niby taka banalna rzecz, ale żeby ten tekst ułożyć, to jednak trzeba się napatrzeć na słowa. I o to mi chodziło. Cały ten, te nasze puzzle możemy też umieścić na naszym blogu. Mamy też link, zobaczcie tutaj. I ten właśnie link zamieniam sobie na kod QR i daję dzieciakom. Albo na przykład można też kody QR wklejać do zeszytu. Wtedy zeszyty żyją, tak? Kolejna aplikacja nazywa się AutoWrap i jak będziecie ją pobierać ze sklepu Google, czy tam ze sklepu Play, czy to jest na wszystko, i na iPhone'y, i na komórki z systemem Android, nie wiem czy Windows, nie próbowałam, nazywa się AutoWrap. AutoWrap to taka aplikacja, do której można nagrać tekst. Zobaczcie, wybieram sobie piosenkę. Z reguły to jest tak, że dwie są darmowe, reszta jest płatna, ale uwierzcie mi, że nie trzeba za to płacić. Po prostu wybieram sobie Turkey Burgers. Przecież nie będę tego robić co lekcję. Potrzebuję to raptem na dwie, tak więc dwie piosenki jak najbardziej mi wystarczą. Wybieram sobie na przykład piosenkę Turkey Burgers i opcję Talk. Jeżeli wybierzecie opcję rap, to znaczy, że musicie rapować sami ten tekst do muzyki. Natomiast jeżeli wybierzecie opcję talk, to znaczy, że będziecie czytać ten tekst, a aplikacja sama przerobi go na rap. Następnie przyciskacie ten czerwony przycisk, przytrzymujecie go i czytacie sobie ten tekst. Ten tekst się spokojnie nagrywa. Potem aplikacja potrzebuje chwilę czasu, żeby to, co nagraliście, to, co powiedzieliście, żeby przerobić to na rap. Co to może być? Mogą być zasady gramatyczne, tak? Może być tabliczka mnożenia, może być jakiś tekst króciutki przyrody. Trzeba go tylko naprawdę fajnie, spokojnie, w miarę rytmicznie przeczytać, żeby ten rap nagrał się naprawdę ładnie. Bo jeżeli tekst jest czytany bardzo chaotycznie, to wtedy ten rap też jest taki, no trudno tam wyłapać wtedy słowa. Jeżeli jest czytany ładnie, z dobrą dykcją, to wtedy ten rap wygląda bardzo dobrze. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak moje dzieci nagrały ten rap, o, ja wam nie mogę tutaj, wiadomo, nie przekażę wam dźwięku, to możecie zeskanować ten kod QR, który jest nad tym obrazkiem, jakoś szybciutko telefonem, i zobaczycie, jak dzieci nagrały rap o czasie Present Simple. Nagraliśmy go rok temu, pamiętają tą piosenkę do dziś, bo wymyślaliśmy rymy razem, nagrywaliśmy, odsłuchiwaliśmy, później ja link do tego dałam im do zeszytu, oni się chwalili wszystkim, kogo znali, czyli i rodzicom, i rodzeństwu, i innym koleżankom, tak więc te zasady wykorzystania czasu present simple, czyli kiedy jest końcówka S dodawana do czasownika na przykład, oni tej zasady posłuchali tysiące razy. Nigdy w życiu nie osiągnęłabym tego na lekcji, gdybym po prostu im to powiedziała albo kazała im powtórzyć. A oni tego odsłuchali naprawdę multum razy. Okay. Kolejna aplikacja, bardzo prosta w użyciu. Jak widzicie, pokazuję wam aplikacje, do których nie potrzebujecie 29 tabletów czy 29 telefonów. Wystarczy jeden. Względnie dwa tablety albo telefony kilkorga dzieci, robimy grupy i sprawa załatwiona. Kolejna aplikacja nazywa się MSQRD, tu jest nazwa, MSQRD. Ona robi coś, co z całą pewnością, na pewno wiecie, że na Snapchacie dzieciaki się bawią i przebierają sobie buzię, nakładając na nie różne filtry. Snapchat do tego celu też się jak najbardziej nadaje, ale ta aplikacja jest bardziej funkcjonalna. MSQRD jest i na iPhone'y, i na Google Play. O Asia, bardzo Ci dziękuję, że wrzucasz te linki. I na iPhone'y, i na Google Play. I nakładamy sobie taki filtr na twarz. Zobaczcie, ja już go sobie nałożyłam jako lisek. Tak? Jak wiadomo, mogę być kim chcę, bo jestem nauczycielem, więc mogę być i liskiem, mogę być księżniczką, mogę być, zaraz zobaczycie czym jeszcze. I robimy to na kilka sposobów, tak? Mamy w każdej prawie książce dział o zwierzętach i prawie w każdej książce jest dział, w którym opisujemy te zwierzęta.
W klasach 1-3 jest dział o lesie. Też można wykorzystać tą aplikację. Ja na moim przedmiocie, ja uczę angielskiego, wykorzystałam tą aplikację do opisywania zwierząt. Bo przecież opisywanie pani, która ma na twarzy maskę lisa, jest o wiele ciekawsze niż opisywanie obrazka z książki. Nie uważacie? No ja myślę, że to jest ciekawsze, dzieciaki też. Ja jeszcze zrobiłam taką sztuczkę, że ja im porobiłam zdjęcia, wydrukowałam takie fajne, kolorowe obrazki i dałam do opisania. Dzieciaki się bawiły rewelacyjnie po prostu i naprawdę miały motywację do tego, żebyś... To nie kura, kury tam nie ma. Ale zaraz będzie coś podobnego. 5 minut, dobra, już kończę. Okej. To jestem też ja, jako Angry Bird. Zobaczcie, tutaj jest link. Ja też go wrzucę później na moją stronę internetową. To zobaczycie, jak fajnie wyszło odmiana czasownika have. I to jest nagrane właśnie w aplikacji MSQRD i przerzucone do YouTube'a. Okej. Następna aplikacja to jest coś do tworzenia... sudoku ze słów, wchodzicie w ten link, ja te wszystkie linki później umieszczę na moim blogu, zobaczycie, nie denerwujcie się, jeżeli nie spiecie. Wpisujemy słowa i aplikacja sama, proszę bardzo, tworzy nam sudoku na słowa, możemy wydrukować PDF z pustymi miejscami, a później dzieciaki je uzupełniają. My mamy oczywiście do tego kartę odpowiedzi, żebyśmy nie myślały za dużo i żebyśmy po prostu mogły odpocząć chwilę na lekcji, kiedy oni wymyślają, jak to wszystko popisać. Nawet nie czują, że piszą słowa. Kolejna rzecz to jest Classroom Screen. Bez tego już trudno mi się obyć. Oczywiście, że mam aplikację do tablicy interaktywnej, ale Classroom Screen daje mi jeszcze dodatkowo możliwości. Zobaczcie, co mogę umieścić na Classroom Screen. Mogę mieć światła, tak jak w OK, tak? Mogę mieć tablicę do rysowania, tabliczkę mnożenia, mogę kody QR wyświetlać, ale mogę też, zobaczcie, wpisać szybciutko imiona i klikać sobie opcję choose i wybierać kolejne osoby, które mają odpowiadać. Tak, zamiast padeczków OK. Mogę też podzielić ekran na dwie części i zrobić dwie drużyny. Aplikacja taka, to się nazywa Birdseed, czy jak to tam, generuje emotkony. Zaczyna się od jednej i potem kolejna i klikamy sobie opcję and then i oczywiście nadaje się świetnie do różnego rodzaju opowiadań, tak jak kostki Story Cubes. Książeczka, ale szybko gadam. Książeczka. To jest książeczka najprostsza na świecie. Jeśli dziecko napisze tą książeczkę, to tu wkleja kod. Jeśli jeszcze nie napisało, klika sobie click to begin. No już mnie straszy Marta. Tak, wybieramy sobie bohatera, tło, jakieś przedmioty i piszemy tutaj u dołu książeczkę. Jak sobie tą książeczkę napiszemy, to już mamy gotowy tytuł i kod. Kod podajemy pani w szkole i możemy oglądać tą książeczkę na tablicy interaktywnej. Bardzo prosta sprawa, bo nie ma za wielu opcji. My Rebus. Wpisujemy zdanie w tym miejscu, klikamy stwórz rebus, bierzemy opcję normal, bo te trudne są bardzo trudne i mamy gotowy rebus, który możemy wysłać innej osobie w klasie albo pani w klasie, a pani potem ma gotowe rzeczy na rozgrzewkę na kolejnej lekcji. Tak wygląda jeden z rebusów wysłany do mnie przez Anię. OK. To pominę. Today's Meet to jest pokój, w którym możemy sobie na lekcji czatować, jeżeli mamy telefony. Czyli jak zmusić dzieci, żeby zadawały na przykład pytania, albo żeby pisały, 2 minuty, o Boże, albo pisały na przykład zdania. Tworzę sobie pokój, dzieciaki wpisują, oczywiście sobie skanują kod QR, wchodzą do tego pokoju, wpisują swoje jakiś nick i rozmawiają, tak? No, na przykład w ten sposób. Ja wpisałam sobie, jak wam się podoba emo, a dzieciaki wchodziłyby też do tego przez kod QR, ponieważ tutaj jest opcja Room Tools i można wygenerować taki wielki kod QR, zobaczcie. Dzieciaki skanują kod QR telefonami i rozmawiają sobie na czacie, tak jak na Facebooku. I na zakończenie jeszcze jedna aplikacja, nazywa się Quiver i generalnie kojarzy się z malowaniem i ożywianiem jakichś zwierzątek czy
delfinka, czy kogo tam jeszcze, a ja wykorzystuję ją do notatek. Zobaczcie, na ostatnim moim szkoleniu panie z klasy 1-3 ozdabiały kubek Starbucksa. To jest tak ożywiony kubek Starbucksa z różnymi trudnościami, jakie dzieci mają w ich klasie. Aplikacja nazywa się Quiver Vision. Tutaj drukujemy sobie kolorowanki, bardzo dużo jest darmowych. To instalujemy sobie na telefonie albo na tablecie i skanujemy tą aplikacją, telefonem czy tabletem to, co dzieci pomalowały i tak wychodzą nam różne fajne rzeczy. Tu jest na przykład kropkowanie. Uff, i chyba się wyrobiłam. Zapraszam Was serdecznie na tę stronę internetową, z tutaj niebieskimi literkami. Ja za chwilę wszystkie linki wrzucę tam na blogu Otwartej Klasy. Zapraszam Was serdecznie ja i mój wielki przyjaciel Kot Coleman, który jest nie pacynką, żeby go nie obrażać, jest kukiełką i gada. Ja trenuję mówienie brzuchem, czyli brzuchomówstwo. I tak jak w przypadku korony, tak jak w przypadku tygryska, tak i w przypadku Colemana i całej tej technologii, tak naprawdę to są rzeczy, które sprawiają, że dzieci wierzą w coś, w co ja chcę, żeby one uwierzyły. I przenoszą się z miejsca, w którym się boją, albo w którym się obawiają, że popełnią błąd, w miejsce, w którym mogą się po prostu bawić całą tą szkołą. Dziękuję.